A wiesz, że tak wszedłem? No domyślam się, bo nic nie widzisz. Nie, nie, nie. Czemu ty się ubierasz? Ale to jest amerykańskie takie dżinsowe. Ale ty jeździsz do Pragi, żeby się ubrać? No a jak? Do Francji nie będę jeździł, to za daleko. Ty wiesz, co ja robiłem w Pradze? A możemy to mówić, tutaj jest młodzież, pamiętaj. Ano, Karol, ano, twa laska jest niebeska, Karol. A wiesz, dlaczego jest laska niebeska? Dlaczego? Bo dżinsy farbują. Kiepski dowcip skraca życie o pół minuty. Schlossburger, ty morderco. U ciebie dowiedziałem się o sucharach. 4 lata temu. Mów mi, tato. I stałem się królem. Ostatnio jedna z gazet zrobiła listę najbardziej lubianych Polaków w telewizji. Nie wiem, czy ona do ciebie dotarła, ta lista. Oczywiście. Możesz tak nie triumfować. Oczywiście. Karol, idziesz jak burza dzisiaj. Ja będę zaraz kończył. Bo... Nawijka to jest podstawa. Wytłumacz mi, w czym Sznuk jest lepszy od ciebie. On ma 1 z 10, a ty jesteś sam. Ja kiedyś z Tadeuszem przeleciałem się sam. Przeleciał mnie Tadeusz. Szacun. Tadeusz Sznuk. No bo on prowadzi... jest pilotem bardzo dobrym. A i on się odwraca i mówi, pasażerowie, przeżyję 1 z 10. Kiedyś się z kimś ścigałem samochodem. Proszę. Na światłach, tak. Oczywiście. Ale jak się ścigasz na światłach? Na światłach się stoi. Ale ty, Karol, nie jeździsz smartem? Tak. Ale sportowym. Ja mam czasami takie dowcipy, które są związane z sytuacją lub z człowiekiem. Proszę, jest człowiek i jest sytuacja. Zając wpada do dołu. Okay. Lis mówi, słuchaj, może byśmy jaguara zawołali, bo on bardzo lubi pomagać, jest bardzo pomocny. A mówi, nie, nie, czekaj, może zrobimy tak. Ja mam, i tu uwaga, dość duże przyrodzenie. I ja może spuszczę to do tego rowu, do tej dziury. Myślę, że... I wtedy może ci się uda. No i rzeczywiście, jak powiedział, tak zrobił. Okay. I ten złapał, wyszedł po tym. Jaka jest puenta? I to jest właśnie... Tego się boję, nadchodzi bomba. Jak ktoś ma duże przyrodzenie, to jaguar jest mu niepotrzebny. Czułem, że nadchodzi tsunami, ale nie wiedziałem, że takie. Pyta krowa drugą krowę. Dlaczego już nie spotykasz się z bykiem? Bo składał obietnicę bez pokrycia. Najgorsze jest to, że ci, co wieszają tak, jak przyjdą do domu tych, co mają tak, to im zmieniają na tak. Na tak. Tak, tak, tak. Ale są też tacy, którzy nie mają w ogóle papieru. I co wtedy? Kupują bilety na spektakle. I tak, jeden mówi tak, Romo, Julia, dla mnie 2 proszę. I kupił, poszedł. Okay. Facet drugi przychodzi, mówi tak, Jagna i Stanisław, dla nas też 2. Hello. Więc tak, facet pojechał na wakacje i z Jagienką. I dzwoni do niego koleś. Mówi, no jak tam u was? Mówi, słabiutko, deszcz pada. Jagienka, żona, ciągle patrzy przez okno. I cały czas chodzi, patrzy. Mówi, jak tylko trochę jeszcze tak popada ze 3 dni, to chyba będę ją musiał do domu wpuścić. Jezu, wiem! Suchary! Jezu, suchar ekstra od Karola. Karol, to będzie moja relikwia.